Natomiast nie możemy tego ujmować, że to jest
działanie i że to jest realne zagrożenie. Nie, ale to się zgadza. To są pewne działania, jest to bardziej realne. Przecież nie mamy tutaj takich przedmiotów ochronnych, które tak są w konflikcie z pustownikami, ale to jest po realizmie, nie? Chociaż jest nielegalne. Ale na regułowach nie ma. Nie, 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 dobrze, ale ktoś nieświadomie zrobił źle. Bo to nie o to chodzi, że ktoś przyszedł świadomie wokół tego gniazda. No ja nie podejrzewam i nie nigdy tak nie było. Ale że ktoś w tym lesiku w przypadku, jeżeli przeniesiemy te zagrożenia do potencjalne, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy również zapisali, że potencjalnym zagrożeniom należy zapobiegać i opisać nawet sposoby, w jaki sposób. Nic nie przeszkadza. Znaczy, ja bym proponował, bo to się zgadzało, że zróbmy tak, że na co powierzchni będą zapiszą, które z tych zagrożeń rzeczywiście są zagrożeniami, które istnieją. No to po części istnieją. Zgadzamy się chyba wszyscy, że część istnieją. Które no nie istnieją, ale to jest się zdarzyć. Gdzie to umieścić? Nie może przez copy w player zrobić realny potencjał. Czy możemy się na to zgodzić? Regionalni złożą na piśmie propozycje zapisu. No tak, ja bym poprosił też z argumentacją i bardzo bym prosił, bo naprawdę nikt nie chce tutaj tego, że to nie ma argumentacja, że Państwo tego nie robią i Państwo się czują urażeni, bo to nie jest intencją nikogo, żeby urazić kogoś i powiedzieć, że to mimo tego, tak jak Pani mówi, że to jest 100% na taką odpowiedź, to mogłoby świadczyć, że to nas jak nie się uczyło. Ale nie, to ktoś inny zrobił, albo mogło zostać nieświadomi, że zrobimy. My jesteśmy tylko ludźmi i czasami to nie uda. Panie dyrektorze, mam tutaj taką jedną uwagę, to że my zwracamy uwagę na sytuację, kiedy mamy tak zwane istniejące zagrożenie i potencjalne zagrożenie. One muszą być różne. Większość tych zapisów jest zapisanych i po stronie potencjalnych, istniejącego zagrożenia i potencjalnego zagrożenia. Nie ma rozgraniczenia. Jeżeli wiemy zagrożenie potencjalne, to nie możemy tego zapisać istniejących. I większość tych spraw, które są robione przy planie urządzenia lasu, to nie podchodzimy do tego lasu, czy do siedlisk, czy do ratunków, tylko i wyłącznie tylko z leśnego punktu widzenia. Operujemy również w aspekcie wielopoziomowym i z ochrony gatunkowej i tworząc tak zwane obszary nieobjęte gospodarowaniem, czyli tak zwane w naszym wypadku NGR, czy NGO, gdzie nic nie wykonujemy, gdzie przeznaczamy jakieś jary, zawłoty, zawłoty. Bo takie rzeczy są analizowane i w tym wypadku chciałbym, żeby Pan Surej zapisał konkretnie, że lasy nie działają gospodarka leśna nie jest zagrożeniem istniejącym. Potencjalnym zagrożeniem może być ewentualnie wycinka drzew, tak jak to Pan stwierdził, powiedzmy dzioplasty, ale to przez ewentualnie przez kogo? Przez kursu złodzieja? Ale to nie jest w pełnej świadomości lasu. Druga rzecz, trzeba jest przeanalizować Puszczę Borecką w tym aspekcie, że straciliśmy 10 lat temu w ramach tego programu w 2002 roku ogromnej ilości, ponad 300 czy 400 tysięcy metrów, tak? Drzewostanów starożytnych. I w tej chwili mówienie, że brak jest starożytnych, czyli potencjalnego miejsca lęgowego tych gatunków, to jest troszeczkę brak tej konsekwencji. Trzeba przeanalizować tą sytuację też. Nie znalazłem w opisach żadnej informacji na temat tego huraganu i pokuraganowych tych sytuacji. Będzie. Może pozwolicie na to, że to będzie była walka. Spróbujmy teraz jeszcze do końca wysłuchać i dyskusję całościowo, bo tak rozdyskutujemy się na szczegółach. Tak? Bardzo proszę.